A teraz myślę, że możemy zaczynać już ten nasz panel. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję za przybycie, dziękuję za zaproszenie mnie do tej dyskusji, do tego udziału. Jak chronić zdrowie Polaków? To temat tej godziny, która przez godzinę może zakładać, będziemy o tym rozmawiali. Bardzo serdecznie witam na scenie pana doktora Krzysztofa Krajewskiego Siódmego, ekspert Instytutu Sowieckiego. Witam pana Macieja Kielicza, ekspert Instytutu Sowieckiego. I witam pana profesora Jana Walewskiego, eksperta, który jak mało kto z nas tutaj zna się też na problemie. Pozwolę sobie usiąść. Ten panel będzie wyglądał tak, że każdy z panów będzie miał swoją część, jeśli starczy nam czasu, bo czasem różnie bywa, niektórzy paneliści nie potrafią do końca trzymać się ram czasowych, więc to zaświadczenie, że nie jest to łatwe, więc nie tego krytykować. Każdy z panelistów będzie miał do wygłoszenia swoją część, a później zobaczymy, jak ta dyskusja się rozwinie. Jako pierwszy pan doktor Krzysztof Krajewski Siuda, docelowy model systemu ochrony zdrowia w Polsce. Bardzo proszę. Panie redaktorze, panie i panowie. Tematem sesji jest pytanie, jak chronić zdrowie. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, od czego to zdrowie zależy. Nie jest ta odpowiedź łatwa. W roku 1974 kanadyjski minister zdrowia opublikował słynny w gronie ekspertów zdrowia publicznego raport, który przedstawiał tak zwane pola zdrowotne. Mówił o determinantach zdrowia. Kiedy pytam studentów, kim był Marc Lalonde, to jak widzą to przezrocze, to mówią, no jak to, nie widać alkoholikiem. Ja wtedy wyjaśniam, że z wykształcenia był prawnikiem, nie miał kompletnie nic wspólnego ze zdrowiem. No taka tradycja modelu brytyjskiego, która z zadziwiającą bezwstydnością jest inkorporowana ostatnio na grunt Polski. Także osoba, która niekoniecznie zna się na resorcie, zostaje ministrem. Marc Lalonde stał się przez przypadek ojcem współcześnie pojętego zdrowia publicznego. I co on takiego powiedział? On mianowicie powiedział, że zdrowie w niewielkim tylko stopniu zależy od systemu ochrony zdrowia, poproszę to przezrocze. Natomiast w największym stopniu zależy od stylu życia, a więc takich uwarunkowań kulturowych i przyzwyczajeń osobistych, jak dieta, aktywność fizyczna, higiena, sposób radzenia sobie ze stresem i tak dalej, że to jest najważniejsze. Genetyka i środowisko to są już czynniki o znacznie mniejszym znaczeniu, a najmniejszym właśnie opieka zdrowotna. Czyli, że rola systemu opieki zdrowotnej jest tak naprawdę niewielka, jakieś 10%. Czy to zdrowie nie od tego zależy? Oczywiście to, co powiedział Lalonde, było pewnym nadużyciem intelektualnym. Było pewną manipulacją przygotowaną przez jego doradców. Ta manipulacja polegała na tym, skąd on to wziął, zastanówmy się. Polegała mianowicie na tym, że wzięto wyniki badania, tak zwanego badania Framingham, to jest duża kohorta, to jest miasteczko w stanie Vermont, w Stanach Zjednoczonych, na granicy z Kanadą, gdzie od II wojny światowej obserwuje się, od czego zależą choroby układu krążenia. I to jest kluczowe badanie dla zrozumienia czynników ryzyka chorób układu krążenia. Samo pojęcie czynnika ryzyka zostało przez to badanie wygenerowane. I ta manipulacja polegała na tym, że ekstrapolowano choroby układu krążenia na wszystkie choroby, choroby na zdrowie, a populację Framingham na populację całego świata. A więc to jest grubo naciągana koncepcja. To znaczy, my nie jesteśmy w stanie
stanie powiedzieć, w jakim procencie, jaki czynnik tak naprawdę determinuje zdrowie. Po prostu nie dysponujemy instrumentarium poznawczym, które mogłoby nam określić, od czego to zdrowie tak naprawdę zależy. I na tym to nam życie polega. Ale jakaś prawda w tym jest. Dlatego, że może za chwilę wyjaśnię, jaka jest to prawda, ale jaka była przyczyna ogłoszenia tego fundamentalnego dla zdrowia publicznego raportu. Otóż to był dokument oczywiście polityczny, a on miał pokazać, że w czasie kryzysu naftowego, w czasie pewnych reform zdrowotnych w Kanadzie, zwiększanie nakładów na opiekę zdrowotną jakby nie do końca ma sens, że nie dam wam więcej pieniędzy. Musicie sami o to zdrowie zadbać. No taki był przekaz tego raportu. Dlaczego ten raport w tym momencie został ogłoszony? Otóż został ogłoszony, ponieważ ludzkość w XX wieku doszła do pewnej bariery, do pewnego pułapu. Otóż w tym stuleciu wydarzyło się coś, co było nienotowane we wszystkich innych wiekach wcześniejszych, że w ciągu 2-3 pokoleń średnia oczekiwana długość życia w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej podwoiła się. Po roku 1900 średnia oczekiwana długość życia wynosiła 40 lat, a w roku 1974 już dochodzimy do 80 lat. Oczywiście tak dzieje się tylko w krajach zachodnich, w krajach wysoko rozwiniętych, bo jak popatrzymy dzisiaj jeszcze, to zróżnicowanie na świecie jest ogromne. Mamy kraje, które zostały niejako w XIX wieku i mamy kraje wysoko rozwinięte, gdzie ta średnia oczekiwana długość życia jest ponad 80 lat. I ten postęp nie dokonał się paradoksalnie, tak jak większość z nas myśli, dzięki jakiemuś fenomenalnemu rozwojowi medycyny i opieki zdrowotnej. Bo jeśli popatrzymy na jeden tylko przykład, gruźlicy, to umieralność na gruźlicę, śmiertelność na gruźlicę i zapadalność na gruźlicę dramatycznie spada w krajach zachodnich od dziś lat 80. XIX wieku, a więc na 50 lat przed wynalezieniem szczepionki i na jakieś 70 lat przed wprowadzeniem streptomedycyny, czyli nie postęp w zakresie opieki zdrowotnej, ale inne czynniki, a mianowicie polepszający się status socjoekonomiczny. Widzimy Polskę, która jeszcze jest w tyle wobec innych krajów, jeśli chodzi o oczekiwaną długość życia, ale jest też o niebo lepsza. Tutaj pokażę kilka zdjęć jako podgrzewasz kanału z takiej mojej wyprawy, z której wczoraj wróciłem ze studentami: Etiopia, Kenia, Tanzania. To wygląda bardzo ładnie, ale żeby uczyć się zdrowia publicznego, trzeba tam pojechać, bo tam są wszystkie choroby świata. I one też nie wynikają z opieki zdrowotnej, lepszej czy gorszej, tylko po prostu z warunków, w jakich ludzie ci żyją. Tu jest misja polska w Kiablakari. Szkoła, te dzieci wyglądają z pozoru pięknie, bo mają piękne mundurki, ale mają jedną publikację, którą tu widać, jedno wiadro, w której wszystkie myją ręce. I te dzieci nigdy mądre nie będą, bo one mają ciężkie robaczyce, to jest obszar endemiczny węgorka, strongyloides. Proszę Państwa, jeśli popatrzymy na 10 przyczyn zgonów, to w krajach wysoko rozwiniętych to są choroby cywilizacyjne, to są choroby układu krążenia i nowotwory głównie, ale jak popatrzymy na kraje gorzej rozwinięte, to pojawiają nam się choroby zakaźne. Czyli różnice w statusie socjoekonomicznym są najważniejszą determinantą zdrowia. Czyli krótko mówiąc, musimy być bogatsi i musimy być lepiej wykształceni, żeby mieć lepsze zdrowie. I to jest wstęp do tego, o czym będę chciał powiedzieć na końcu, bo ja powiem parę słów na temat tego, jak
system ochrony zdrowia w Polsce, a lepiej jest to przedstawione w tej publikacji, którą można tam na stoliku dostać. Ale chcę zwrócić uwagę na kwestię zdrowia publicznego i promocję zdrowia, bo kiedy mówimy o ochronie zdrowia, to mówimy dużo o opiece zdrowotnej, a mało o zdrowiu publicznym i mało o promocji zdrowia. W jakimś dyskursie o systemie zdrowotnym to zupełnie pomijamy. A zatem warunki socjoekonomiczne i wykształcenie to jest coś, co determinuje w największym stopniu zdrowie. Jeżeli weźmiemy wyniki badania, które kilka lat temu przeprowadzono w jednym brytyjskim mieście, w Glasgow, a my wiemy, że Brytyjczycy są najbardziej kastowym społeczeństwem w Europie, mają 5 klas, mają lower class, mają lower middle class, upper middle class i upper class. I teraz zrobiono badania dotyczące średniej oczekiwanej długości życia w dwóch dzielnicach u mężczyzn. W dzielnicy working class i dzielnicy upper middle class. I co się okazało? Że mężczyźni w tej dzielnicy robotniczej żyją średnio 55 lat, a mężczyźni w dzielnicy upper middle class 85 lat. Czyli mamy jedno brytyjskie miasto, gdzie jest różnica 30 lat długości życia pomiędzy dwoma dzielnicami. W kraju, w którym wydaje 10, to kolega będzie o tym mówił, 10% PKB na ochronę zdrowia i ma jeden z bardziej statystycznych systemów ochrony zdrowia. Wydatki na ochronę zdrowia, to będzie o tym mówił kolega, pokażę tylko jedną rzecz, że zwiększanie wydatków na ochronę zdrowia jest tylko do pewnego stopnia właściwe, ponieważ po przekroczeniu pewnej bariery, jakby zwiększanie tych wydatków już jakby nie ma sensu, aż nie przekłada się na efekty zdrowotne, nie przekłada się na średnią oczekiwaną długość życia, to widać na tej krzywej, a też zwiększanie tych wydatków będzie hamowało wzrost gospodarczy. Proszę Państwa, o czym ja bym chciał powiedzieć, jeśli chodzi o zmiany w samym systemie ochrony zdrowia, o trzech sprawach. Mianowicie o konstrukcji płatnika, o przekształceniach własnościowych i na końcu właśnie o promocji zdrowia, o konieczności utworzenia ubezpieczeniowego modelu promocji. To jest nowe rozwiązanie, które w kilku krajach funkcjonuje od niedawna, zupełnie od kilku lat. Proszę Państwa, pierwsza reforma, która w Polsce nastąpiła, reforma WS-u, no to była reforma, która się nie udała, ona nigdy nie została wprowadzona. No to co zrobiono, to było coś in between modelu Bismarcka, Pewelicza i Siemaszki. Tak naprawdę, zmierzając do modelu ubezpieczonego, ale z przyczyn politycznych to nie zostało zrobione. Dla Polski wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłby model ubezpieczeniowy. Nie ma optymalnego modelu. Są tylko modele, które w jednych warunkach pracują lepiej, a w drugich gorzej. Polska ma to szczęście albo nieszczęście, że jest dużym krajem i zróżnicowanym. W związku z tym model ubezpieczeniowy, model oparty o konkurencyjność, on będzie pracował dobrze na przykład na Śląsku, gdzie jest to obszar wysoce zindustrializowany i gęsto zaludniony. To będzie gorzej funkcjonował na Podlasiu, tam ta konkurencja będzie iluzoryczna. Czyli model ubezpieczeniowy dobrze działa, powiedzmy, w Niemczech Zachodnich, w Holandii, a lepiej system budżetowy w takich krajach jak Szwecja czy Finlandia, bo tam poza dużymi miastami konkurencja no w zasadzie nie jest możliwa. Druga Rzeczpospolita to był taki kraj, który nazywał trzy systemy. Był inny w poznańskim, inny na wschodzie, a jeszcze inny na Śląsku. Tak od razu zastrzegę, że nie ma modelu idealnego. Natomiast wydaje się, że mimo wszystko ten model ubezpieczeniowy, ten, który w Polsce wprowadzono przez pierwszą reformę, ale nigdy nie ukończono, jest tym modelem, który należałoby ostatecznie wprowadzić. I teraz co ja proponuję? Mianowicie proponuję wprowadzenie rynku tam, gdzie ten rynek działa, jest możliwy,
i nie wprowadzanie go tam, gdzie on nie będzie działał. Na samą produkcję konkurencji. Otóż uważam, że tak należy przekształcić płatnika, by tam, gdzie jest konkurencja po stronie świadczeniodawców, czyli w podstawowej opiece zdrowotnej, w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w leczeniu szpitalnym, na pierwszym i drugim stopniu referencyjności, tam wyodrębnić pewną część składki, która zarządzana byłaby przez konkurujące ze sobą fundusze, klasy COVID, jakkolwiek tego płatnika nazwiemy. Przy czym ja bym nie likwidował NFZ-u, ten NFZ zostawił jako konkurującego z innymi ubezpieczyciela w ramach drugiego filaru i zostawił NFZ w ramach pierwszego filaru, czyli tego filaru, gdzie konkurencja po stronie świadczeniodawców jest iluzoryczna, bo klinika w Warszawie niekoniecznie będzie konkurować z kliniką na Śląsku. Tutaj chodzi także o wydatki na określone procedury farmaceutyczne, leczenie, programy farmaceutyczne, leczenie psychiatryczne i terapia wybranych kategorii chorób przewlekłych. Czyli tam, gdzie nie działa rynek po stronie świadczeniodawców, tam też nie ma sensu, bo on działał po stronie płatnika. To jest zresztą mechanizm, który zapobiega tak zwanemu efektowi spijania śmietanki pomiędzy konkurującymi ze sobą płatnikami. Szerzej piszę o tym w książce. Ten mechanizm dopuszczenia konkurencji w zakresie tego drugiego filaru jest zwiększeniem uprawnień ubezpieczonego. Otóż dajemy prawo wyboru ubezpieczyciela. Dzisiaj to jest tak, jakbyśmy wszyscy trzymali pieniądze na zdrowie w jednym banku. Prawda? Chodzi o to, żeby dać prawo wyboru, że ja chcę być ubezpieczony w tej instytucji, w tej kasie chorych, a nie w innej. Ta pierwsza reforma tego nie dawała, bo jak ktoś mieszkał na Śląsku, to miał wybór między Śląską Kasą Chorych, a Śląską Kasą Chorych. Także zwiększamy uprawnienia ubezpieczonego. Również konkurujące między sobą kasy chorych dają pewien mechanizm redukujący korupcję w ochronie zdrowia. To jest jakby temat na osobną dyskusję, może jeszcze o tym będzie czas wspomnieć. Następną rzeczą należy wprowadzić współpłacenie w ochronie zdrowia. Ale nie takie współpłacenie, które ograniczałoby dostępność do ochrony zdrowia, ale takie, które zapobiegałoby nad konsumpcji usług zdrowotnych. Ponieważ czas jest już prawie na ukończeniu, w związku z tym ja jeszcze chciałbym przejść do organizacji. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest kontynuacja przekształceń własnościowych w ochronie zdrowia, zmierzająca w stronę prywatyzacji i komercjalizacji, czyli przekształcenia w spółki prawa handlowego, ale jako jedną z dróg. Nie powinniśmy bać się szpitala, który jest spółką, dlatego że struktura własnościowa szpitala nie jest determinantą dostępności do leczenia. Tą determinantą jest konstrukcja płatnika w ramach powszechnego ubezpieczenia. Jeżeli jest jakąś determinantą dostępności, to taką, że im bardziej publiczny szpital, tym częściej mechanizmy korupcyjne decydują o tej dostępności. Ja proponuję formułę non-for-profit, takiej jakby spółki trustu. Tego nie ma w polskim systemie prawnym, to trzeba stworzyć. Czy takiej instytucji, która jakby działa jak spółka handlowa, ale wszystko, co generuje, jest reinwestowane w rozwój tej instytucji. Też szerzej o tym jest w
książce. I na koniec chciałem powiedzieć o konieczności wprowadzenia ubezpieczeniowego modelu promocji zdrowia. Otóż w kilku krajach, Szwajcaria, Węgry, Austria, Australia, utworzono kilka lat temu fundacje narodowe promocji zdrowia, czyli instytucje, które wspierają na zasadzie subsydiarności programy realizowane przez samorządy i przez organizacje pozarządowe, programy promocji zdrowia, programy edukacji zdrowotnej po spełnieniu kryteriów jakości przez te programy, a mają na to środki z 1% przeznaczonego na ochronę zdrowia. I coś takiego proponuje projekt nowej ustawy, pierwszej ustawy o zdrowiu publicznym. I są na to jakby rezerwowane środki, ale jakby konstrukcja jest tutaj o tyle zła, że powoduje rozproszenie tych środków, dystrybucję poprzez oddziały Narodowego Funduszu Zdrowotnego i można przypuszczać, że tak jak się to dzieje dzisiaj, te pieniądze będą trafiane na małe projekty w imię kapitalizmu politycznego. Natomiast uważam, że należałoby te środki jednak bardziej centralizować, przekazywać je na projekty większe, ale też o większej skuteczności i spełniające kryteria jakości, jakby wzorem tych krajów, w których one się już sprawdziły. Byłoby to bardzo innowacyjne. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Zastanawiam się, dlaczego po pierwsze jest tak duży opór, czy społeczny, czy nawet nie dziwi, ale polityczny wobec takich projektów, o których Pan mówi. Po pierwsze, po drugie, dlaczego żaden z polityków przed wyborami nigdy nie słyszałem, żeby mówił tak bogato na ten temat w 15 minutach, tak jak Pan się zmieścił. Politycy błądzą i nigdy na szczegóły nie na czas. Bardzo dziękuję Panu. Przed nami Maciej Radkiewicz, ekspert Instytutu Sobieskiego. Jak Polacy wydają pieniądze na leczenie? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, tytuł mojego wystąpienia brzmi, jak Polacy wydają pieniądze na ochronę swojego zdrowia, na modele, które zadał na leczenie. Natomiast ja muszę jeszcze raz podkreślić to, co powiedział Pan doktor Krajewski-Siuda. Tak naprawdę dobre, które ma być chronione, na którym zależy społeczeństwo, z punktu widzenia społecznego, na którym zależy jednostka, jest zdrowie. Natomiast ochrona zdrowia, wydatki na ochronę zdrowia są tylko jednym z tak naprawdę ze sposobów. I dróg właśnie do osiągnięcia tego dobra w postaci zdrowia. Obok tego mamy takie dobre jak dieta, ćwiczenia fizyczne, środowisko. Ja się nie podejmuję w tej chwili, aby być to procentowo. Natomiast rzeczywiście opieka zdrowotna nie jest jedynym dobrem, które właśnie ma być to drogą właśnie celu w postaci osiągnięcia zdrowia. Kilka słów o liczbach. Teraz przechodząc właśnie do tego, jak właśnie Polacy wydają pieniądze na ochronę zdrowia. Jest takie powiedzenie, że osoby zajmujące się finansami, osoby zajmujące się ekonomią potrafią wyliczyć cenę wszystkiego, natomiast nie znają wartości. Szczególnie właśnie ta trudność jest w przypadku takiego dobra, jakim jest zdrowie. Natomiast również ta ekonomia jednak dowodzi, że istotnym jest, aby zdrowie inwestować, gdyż to się również przekłada na realne wyniki ekonomiczne. Jak dowodzą nowe badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, na przestrzeni 30 lat wydłużenie długości życia, również właśnie poprzez inwestycje w opiekę zdrowotną, ale również te inne czynniki, przyczyniło do zyskania przez gospodarkę amerykańską blisko 3 bilionów dolarów. Dlatego jest to również wartość bardzo istotna z punktu widzenia ekonomicznego. Ile konkretnie wydajemy na zdrowie i w jaki sposób to czynimy? Musimy pamiętać, że każdy z nas jako pracownik, jako prowadzący działalność gospodarczą wprowadza składkę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia na zdrowie. Pieniądze trafiają do NFZ-u, który następnie przekazuje te pieniądze
do świadczenia dawcy. Oczywiście nie jest to jednak jedyny sposób finansowania. Obok tego, do tego worka, nazwijmy to, w postaci ochrony zdrowia, pokłada pieniądze budżet, oczywiście nie w takiej formie jak Narodowy Fundusz, nie w takiej ilości jak Narodowy Fundusz Zdrowia, dopłacają pieniądze również jednostki samorządu terytorialnego. Także to, co wkładają do systemu podmioty publiczne na podstawie naszych środków płaconych w podatkach, składkach ubezpieczeniowych, nie wystarcza do zaspokojenia popytu zgłaszanego przez Polaków właśnie na świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej. Dlatego też Polacy, jak również jeżeli to w innych krajach, podają pieniądze z własnej kieszeni. Kupują również ubezpieczenia prywatne w ramach działających na rynku instytucji przede wszystkim komercyjnych. Dlaczego w ogóle ludzie, mimo że płacą podatki, chcą bądź muszą korzystać właśnie z dodatkowych środków, muszą wydatkować dodatkowe środki? Dzieje się tak dlatego, że po prostu zasoby, które są w ramach publicznych służby zdrowia, są niewystarczające. W ramach tak zwanego koszyka oczywiście nie jest możliwe spełnienie, nie jest możliwe pokrycie wszelkich świadczeń. Nie jest możliwe udzielenie wszystkim zainteresowanym świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej. W przypadku, nawet jeśli ustawodawca, rządzący decydują się na taki zapis, aby formalnie do koszyka włączyć jakieś miarę większy zakres świadczeń, mamy drugą zmianę w postaci czasu i oczekiwania właśnie na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Jeśli ktoś, a jest to oczywiście praktyka, którą wszyscy znamy, jeśli mamy czekać przez kilka miesięcy na wizytę u specjalisty, decydujemy się na uruchomienie, jeśli nas zostać własnych środków i aby właśnie chronić swoje zdrowie, płacimy z własnej kieszeni, idziemy w ten sposób do lekarza, idziemy do ośrodka ambulatoryjnego, trafiamy do szpitala. Ile konkretnie wydajemy na służbę zdrowia? Wspomniał o tym już również pan doktor Siuta. Wydatki w Polsce na przestrzeni ostatnich lat rosną. To zarówno wydatki nominalne, jak i to, co jest również bardzo istotne z punktu widzenia ekonomicznego, czyli wysokość wydatków do produktu krajowego brutto. W latach 90. wydawaliśmy jeszcze około 5,5%, nawet na początku 95% PKB na ochronę zdrowia łącznie, jako ze środków publicznych, jak i prywatnych. Obecnie jest to 7,5% PKB, a nominalnie przekroczyliśmy kwotę 100 miliardów złotych. Czy jest to dużo, czy mało? Jest to mniej niż wydaje większość krajów rozwiniętych. Średnia w państwach OECD tych łącznych wydatków wynosi ponad 9,5% produktu krajowego brutto. Jeszcze więcej wydają państwa bardzo bogate, najbardziej rozwiniętych gospodarkach. Rekordzistami są Amerykanie, którzy wydają ponad 16% PKB w takich krajach jak Niemcy czy Szwecja, jest to około 12% Niemczech, 10% Szwecja, ale również więcej niż w Polsce wydają na ochronę zdrowia niektóre kraje również Środkowo-Wschodniej. Więcej wydają Czesi, więcej wydają Słowacy, więcej wydaje Słowenia. Problem oczywiście obok wysokości wydatków jest w kwestii, w jaki sposób struktury tych wydatków oraz w jaki sposób pod względem efektywności te środki wydawane są. Kolejnym istotnym problemem jest, ile właśnie z tychże środków wydawane jest w ramach tych pieniędzy, które odprowadzamy do budżetu, czyli tak naprawdę czyli ze środków publicznych, a ile wydawane jest, ile wydajemy prywatnie z angielskiego out of pocket, czyli z własnej kieszeni. I Polska, co jest kolejnym takim przykładem, niezbyt pozytywnym, właśnie Polacy bardzo dużo zmuszeni są wydawać dodatkowo z własnej kieszeni w stosunku do naszych dochodów.
W Polsce jest ponad 20% wydatków na służbę zdrowia. Są to właśnie wydatki out of pocket, wydatki z własnej kieszeni. Są to wydatki przede wszystkim na leki, co wynika z takiego a nie innego kształtu ustawy refundacyjnej. Wydajemy bardzo dużo również na usługi stomatologiczne, co jest może bardziej typowe niż w większości państw, w większości systemów, o których mówił Krzysztof Siuda. Takie wydatki nie mieszczą się na właśnie tym podstawowym koszyku. I również wydajemy również na opiekę ambulatoryjną, opiekę specjalistyczną, z racji tego, o którym wspomniałem, bardzo długiego okresu oczekiwania. A propos leków, tutaj jest taka również dosyć alarmująca statystyka, że jesteśmy krajem, który najwięcej właśnie z kieszeni prywatnej wydaje się na leki. Średnia w krajach OECD jest to około 30% wydatków na leki, są to wydatki właśnie out of pocket. W Niemczech jest to jeszcze mniej, około 20%, Holandia 10%, natomiast Polska jest tutaj liderem, wydajemy ponad 60% wydatków na leki, są to wydatki out of pocket. Kolejnym istotnym przykładem, kolejnym istotnym zagadnieniem jest w ogóle struktura tych środków. W mojej ocenie bardzo istotną kwestią jest, ile wydawane jest na profilaktykę. I tutaj niestety jest to kolejny obszar, w którym wydajemy mniej niż większość krajów, zarówno w układzie nominalnym, jak i w układzie do produktu krajowego brutto, czy udziale w łącznych wydatkach na ochronę zdrowia. W Polsce wydatki na profilaktykę stanowią tylko około 2% łącznych wydatków na służbę zdrowia. Jeśli przeliczamy te wydatki na dolary, otrzymujemy oszałamiającą kwotę mniej więcej $30 na osobę, na per capita. Części wydają może niewiele więcej, jeśli chodzi o wydatki zdrowotne. Jest to około 2,5%. Natomiast Niemcy czy Szwedzi wydają już około 3,5% swoich wydatków na służbę zdrowia właśnie na profilaktykę. Przełożymy na wartość nominalną, wygląda to jeszcze gorzej. Tak jak wspomniałem, my wydajemy $30. W przypadku na głowę mieszkańca na profilaktykę Niemcy wydają około $150 na profilaktykę na głowę mieszkańca. Co więcej powiem, te $30 to tak jest, stanowi statystykę dosyć mylącą. Znaczna część tych wydatków, około 1/3, są to wydatki przedsiębiorstw w ramach obowiązkowej ochrony zdrowia, na wstępne badania, na badania okresowe osób zatrudnianych. Dalej, dużo z tych, znacząca część tych wydatków, to w mojej ocenie, jeśli spojrzę, jakie są to konkretne wydatki, są to wydatki samorządów, które na dobrą sprawę nie powinny być klasyfikowane jako profilaktyczne, w mojej ocenie. Kwalifikowane są to takie wydatki, jak niektóre miasta na przykład przyjmiły na przystosowanie swoich obiektów, zakładów opieki zdrowotnej, szpitalne potrzeby organizacji turnieju Euro 2012. W mojej ocenie taki wydatek klasyfikowanie jako profilaktyczny zaciemnia tylko właśnie statystykę. Mamy jeszcze slajd dotyczący w ogóle wyników samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. No tutaj rzeczywiście sytuacja finansowa ZOS-ów publicznych jest coraz trudniejsza. Rok 2029 przyniósł stratę około 200 milionów złotych w skali całego kraju dla tego sektora. Rok 2010 jest to skala już około 750 milionów złotych. W roku 2011 mówi się o skali blisko 900 milionów złotych. Rośnie w sposób zdecydowany zadłużenie.
Obecnie zobowiązania wymagane przekraczają już kwotę 2,5 miliarda złotych. Dane są również o tyle alarmujące, że tak naprawdę tych samodzielnych, samorządowych przychodów opieki zdrowotnej jest coraz mniej, czyli tak naprawdę jednostkowe zadłużenie jeszcze bardziej rośnie, czyli tak naprawdę zaczynamy być na drodze, o której wspominał Krzysztof Krajewski, co zresztą wymusza poniekąd ustawa o działalności leczniczej, gdzie na podstawie której w mojej ocenie rząd po prostu tą ustawą załatwia sprawę dużymi szpitalami właśnie rękoma samorządu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja, Maciej Jankiewicz, ekspert Instytutu Sowieckiego. Przed nami ostatni prelegent, pan profesor Jan Walewski. Temat bardzo poważny, kryzys specjalistycznej ochrony zdrowia w Polsce. Każdy, który uczy, to robię, że rzeczywiście jest tym powód. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Na początku disclaimer, ja zamierzam wypowiadać poglądy własne i osobiste, które w żaden sposób nie reprezentują mojego pracodawcy Centrum Onkologii ani Urzędu Wojewódzkiego, który zatrudnia mnie jako konsultanta wojewódzkiego. Chciałbym się odnieść na początku do tezy, którą obaj moi szanowni przedmówcy wygłosili zgodnie, że opieka zdrowotna nie jest czymś najważniejszym w życiu człowieka i że najważniejsze jest zdrowie. Ja myślę, że w tej promocji tej tezy tkwi część odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie ma woli politycznej do tego, aby przeprowadzić reformę opieki zdrowotnej w Polsce, dlatego że politycy się tym nie interesują i właściwie nie ma siły politycznej, która miałaby wolę doprowadzić zdecydowanie do uporządkowania spraw ochrony zdrowia w Polsce, a zwłaszcza specjalistycznej opieki zdrowotnej. Ja muszę powiedzieć, że miałem cień nadziei, czy też zadrżało mnie serce, kiedy przed wyborami 2005 roku, kiedy jedna z partii startujących do wyborów ogłosiła, że zlikwiduje Narodowy Fundusz Zdrowia i myślałem, że przyjdą lepsze czasy. Ale w toku kampanii nastąpiła przewartościowanie priorytetów i do tego nie doszło. No ja nie chcę wszystko powiedzieć, że moim głównym hasłem jest to właśnie, które już w tej chwili jest oczywiście nieaktualne. Chciałbym podzielić się uwagami, które moimi refleksjami jako praktyka, człowieka reprezentującego w części to mięso, a nadmiar tego systemu, ponieważ całe życie pracuję, jestem onkologiem, pracuję w Centrum Onkologii, no i właśnie teraz chciałbym się podzielić z tym, co jest takim głównym problemem. Nie raz kieruję do tego, aby przedstawić diagnozę, ale przynajmniej częściowe opisanie tego stanu rzeczy i jakie, jak bym widział z punktu widzenia lekarza, możliwe drogi wyjścia. Po pierwsze, mam wątpliwości, kto jest podmiotem realizującym politykę zdrowotną państwa. To jest chyba ważne, wszyscy się chyba zgodzą, że polityka zdrowotna powinna być prowadzona i wydawało się oczywiste, że tym podmiotem jest Ministerstwo Zdrowia, ale ja mam wątpliwości, dlatego że to Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje zarządzenia, które decydują o tym, co będzie zapłacone i w jaki sposób. No poza tym są jeszcze grupy interesariuszy, żeby nie powiedzieć zbyt szczegółowo, które poprzez na przykład działania medialne, wystarczy jeden wywiad w telewizji albo jakiś obrazek, są w stanie wpłynąć na decyzje podmiotów odpowiedzialnych za politykę zdrowotną. Zaczynając od końca, powiedziałbym, że trzy takie są główne powody kryzysu. Pierwszy to jest niedobór środków, to jest pozornie oczywiste. Drugie to sam mechanizm, w jaki sposób konstytucja refundacji świadczeń, czyli sposób mechanizm kontraktowania, kontroli wykonania tych świadczeń i wymagań nakładane na szpitale, który można krótko powiedzieć, że jest systemem nakazowo-rozdzielczym. I brak czytelnych priorytetów z tej polityce, o której wspomnieliśmy, na przykład brak narodowego programu, w moim przypadku to byłby program
Narodowy Program Zwalczania Nowotworów. Jest taki program, został ustanowiony kilka lat temu w Ministerstwie Zdrowia, tylko że on ma bardzo ograniczony zasięg, dotyczy głównie diagnostyki, screeningu, porównania z potrzebami, to jest problem może potrzeb. Tymczasem ta cała dyskusja i wszystkie problemy odbywają się na tle rewolucyjnych zmian w nauce, w naukach medycznych i w nowych technologiach. To nie ma potrzeby obawiać się słowa rewolucyjne. Wiedza na temat mechanizmu prowadzących do rozwoju nowotworów, wiedza na poziomie genetycznym molekularnym jest tak wielka, że jesteśmy blisko i zaczynamy już to widzieć w praktyce opracowania leków nowej generacji, które będą trafiały w konkretne zaburzenia na poziomie komórki. Kiedyś wydawało się, że na przykład pewien rodzaj raka płuca to jest jeden rak, jedna choroba, tymczasem teraz dzięki tym badaniom wiadomo, że to jest co najmniej kilka różnych i mniej więcej wiemy, w które węzłowe punkty przekazywania sygnałów tej komórce uderzyć, żeby z tą chorobą sobie poradzić. Te postępy nauki bardzo wyraźnie widać w statystykach amerykańskich. Tutaj mamy częste, standardyzowane wskaźniki zgonów mężczyzn u kobiet na przestrzeni lat i widać, że od początku lat 2000 one bardzo wyraźnie idą w dół. Tymczasem jak jest w Polsce? W zeszłym roku Polskie Towarzystwo Onkologiczne opublikowało Białą Księgę, w której przedstawiało sytuację w onkologii w głównych chorobach, w głównych dziedzinach. I tutaj, to niestety nie mogę pokazać, ale Polska, jeżeli chodzi o współczynnik zgonu, po prawej stronie mamy wskaźniki dotyczące Polski na tle krajów zachodnich, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, no i jest ten wskaźnik zdecydowanie najwyższy. On się powoli zmniejsza, ale w znacznie mniejszym tempie niż w tych krajach. Po lewej stronie mamy kraje naszego regionu i tylko Węgry mają gorszą sytuację, to jest ta górna krzywa zbudowana z kwadratów, natomiast wszystkie inne kraje sąsiednie wyglądają lepiej od nas. Teraz ciekawe jest porównanie na przykład wyników leczenia nowotworów w Centrum Onkologii Instytucie w Warszawie i w pozostałych jednostkach Mazowsza. To jest statystyka rejestru warszawskiego. Pierwsza grupa słupków na górze mężczyźni, na dole kobiety. Pierwsza grupa słupków to są kolejne lata od 1997 do 2004 w Centrum Onkologii. Widzimy, że wszystkie słupki rosną i są dość wysoko, natomiast następna grupa słupków na górze i na dole to są reszta Mazowsza bez Centrum Onkologii. Widzimy, że te wyniki ani nie rosną i że są co najmniej dwukrotnie niższe od tych. Oznacza to, że coś jest nie tak z funkcjonowaniem sieci onkologicznej. W Stanach Zjednoczonych kiedyś, przed 50 laty główną przyczyną zgonu było choroby serca, to jest po lewej stronie, na drugim miejscu nowotwory. Obecnie, w połowie lat 2000, przyczyny zgonów spowodowane chorobami serca zbliżyły się, a właściwie mają tendencję do bycia poniżej przyczyn zgonów spowodowanych nowotworami. W Polsce nie maleje w tym samym okresie liczba zgonów z powodu chorób krążenia, a wręcz rośnie. To samo dotyczy nowotworów zarówno mężczyzn, jak i u kobiet. Koszty i ceny. Na całym świecie rosną ceny leków, o tym była mowa, tutaj mamy gigantyczny wzrost wydatków na leki w Stanach Zjednoczonych, trochę mniejsze w Wielkiej Brytanii, także w Polsce rosną te ceny. Tymczasem oprócz tego, że mamy do czynienia z coraz droższymi lekami, które pochłaniają coraz więcej środków, nagle pojawił się problem, którego w ogóle nikt się nie spodziewał, że brakuje leków tanich, leków, które są stosowane od 50-60 lat w rutynowym leczeniu chorób nowotworowych i bez których nie można sobie wyobrazić dalszego funkcjonowania na przykład onkologii. One muszą być, tymczasem ich nie ma. Nie ma ich nie tylko w Polsce, o czym się mówi od kilku tygodni, ale także w Stanach Zjednoczonych i to jest świeży artykuł z amerykańskiego pisma onkologicznego właśnie na ten temat. Zastanawiali się, skąd się wziął ten problem, że nie ma leków, że firmy nie są zainteresowane w produkcji i sprzedaży stałych leków. Także świadomość, że coś trzeba zrobić z kosztami opieki zdrowotnej pojawia się w środowiskach lekarskich. To nie jest tak, że lekarze stanowią
grupę naciskającą w kierunku eskalowania wydatków i pozyskiwania coraz więcej pieniędzy. To jest kolejny artykuł z tego miesiąca z amerykańskiego pisma onkologicznego, gdzie się proponuje 5 prostych ruchów, aby znacznie zredukować te koszty, które w przypadku Stanów Zjednoczonych grożą tym, że za 7 lat 20% dochodu krajowego brutto Stanów Zjednoczonych będzie wydawana na opiekę zdrowotną. Teraz była mowa o tym, ile Polska wydaje w porównaniu z innymi krajami. To jest wykres, który to pokazuje, według danych OECD z ubiegłego roku, najnowszych danych OECD. Stany Zjednoczone mają problem, dlatego że jest ponad 8 tysięcy dolarów na głowę i muszą coś z tym zrobić. Ale także Meksyk i Polska mają z tym problem, dlatego że przy takim poziomie, to jest w tej chwili w Polsce 1300 dolarów na głowę mieszkańca. Rzeczywiście wzrost nastąpił, ponieważ 2 lata temu to było poniżej 1000 dolarów. Niemniej jednak przy takim poziomie, jest to trochę tak jak ze stężeniem tlenu w powietrzu. To nie musi być 100%, ale poniżej tego procenta nie da się utykać. Oprócz pieniędzy potrzebne są instytucje, które dostarczają narzędzi do poradzenia sobie z jakimś problemem społecznym, na przykład zdrowotnym. W Stanach Zjednoczonych do tego służy Narodowy Instytut Zdrowia, który ma główną misję polegającą na tworzeniu odkryć i tworzeniu wiedzy, która pozwoli na opanowanie się z tym problemem. Jest w Stanach Zjednoczonych dobra równowaga między finansowaniem nauk podstawowych, co należy głównie do tego Narodowego Instytutu Zdrowia, i badań klinicznych, co należy głównie do przemysłu farmaceutycznego. I skutek tego jest taki, że w 2003 roku nastąpiło odwrócenie trendu. Liczba zgonów z powodu nowotworów w Stanach Zjednoczonych zaczęła się zmniejszać i była mniejsza niż w roku poprzednim, mimo że to jest kwestia na populację. I liczba ludzi wyleczonych z nowotworów żyjących osiągnęła 10 milionów. I to, jak to przeliczono, szef Narodowego Instytutu przeliczył, ta inwestycja kosztowała Amerykanów 8,60 dolarów na głowę rocznie. W Polsce też istnieje instytut, który ma swoją misję podobną do Narodowego Instytutu Zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Zresztą jest instytucją starszą, bo właśnie w tym roku obchodzi 80-lecie. Niemniej finansowanie instytutu jest zupełnie nieadekwatne. Instytut walczy w tej chwili o przeżycie. Niby ustawa o instytutach daje podstawę, aby utworzyć coś takiego jak Państwowy Instytut Badaczy, który miałby tę misję i byłby jakoś odpowiednio usytuowany finansowo i pod względem uprawnień, ale o tym się nie mówi w ogóle i raczej nie bierze pod uwagę. Tymczasem właśnie realia kontraktowania są takie, że właściwie one wymuszają zadłużenie. To znaczy nie ma takiej możliwości, aby w tym systemie można było osiągnąć zrównoważenie wydatków. I teraz już przechodzę do podsumowania, jakie zasadnicze wady tego systemu, który obowiązuje w tej chwili w zakresie finansowania specjalistycznych świadczeń szpitalnych. Po pierwsze, mamy najniższy poziom finansowania w ogóle w Europie, co już pokazałem. Ten niedobór został obliczony przez jednego z ekonomistów, którego artykuł bardzo mi się podobał, parę lat temu przyszło z Polityki, że ten niedobór szacuje się na około 20 miliardów rocznie. System kontraktowania ma także arbitralny, reprezentuje coś odwrotnego do logiki, bo wydawałoby się, że tak jak na początku reformy, o której panowie wspominali, związanej z utworzeniem Narodowego Funduszu Zdrowia, były dwa główne wątki. Jeden to był, że pieniądze idą za pacjentem, a drugi, że rejestrujemy koszty, w sposób precyzyjny rejestrujemy koszty. Nie ma ani jednego, ani drugiego. Koszty nikogo nie obchodzą. Jeżeli jakiś szpital ma wysokie koszty, to Narodowy Fundusz Zdrowia może zawrzeć kontrakt z takim szpitalem. Na przykład zamiast Centrum Onkologii może zawrzeć ze szpitalem powiatowym w Jagiellonii, które zajmuje wyższe miejsce w rankingu jakości niż Centrum Onkologii w Warszawie. Tylko nie wiadomo, czy szpital z całym szacunkiem w powiatowym w Jagiellonii równie dobrze będą leczone skomplikowane przypadki. Monopol płatnika, to znaczy monopol, który jest nie tylko monopolem w tym sensie, że po prostu jest on jeden, ale on pełni podwójną rolę. On jest po
pierwsze jest prawnikiem, po drugie jest kontrolerem. To mówię kontroli, czyli kontroluje nie tylko sposób wydawania pieniędzy, ale kontroluje stosowane procedury. Ja muszę stawiać przed wyborem, czy ja mam zastosować leczenie, które uważam, że jest odpowiednie dla tego pacjenta, ale ono nie będzie zrefundowane, czy też mam zastosować leczenie, które uważam za złe, ale ono będzie zrefundowane. I to nie są wyimaginowane problemy. No i była egzekutora, czyli kogoś, kto nakłada karę. I to jest bardzo częsta praktyka. Teraz jakie są bariery rozliczeniowe? Oczywiście nikt z Państwa by nie trzymał, gdybym pokazywał tabele, które musimy mieć w głowie i z którymi musimy być zapoznani, żeby zakodować i zaraportować nasze świadczenia, ale tylko wymienię, na czym się opiera to rozliczanie kosztów. Ono następuje, to rozliczanie, nie na podstawie tego, że wystawiamy rachunek, tak jak w hotelu gość otrzymuje rachunek za wypitą wodę z lodówki i za nocy, tylko my rozliczamy się właśnie w kategorii umowne, czyli wirtualne, wytworzone przez prawnika. Trochę mi to przypomina rozliczanie się w rublach transferowych. Mianowicie istnieją jednorodne grupy pacjentów, istnieją liczby osób od nich hospitalizacji tego zakresu, są programy lekowe, katalogi sytuacji czynnych, katalogi świadczeń do sumowania, katalogi świadczeń nie do sumowania, liczby przypisanych punktów rozliczeniowych i wartość punktu, która jest kluczem do tego, jak fundusz traktuje dane szpital, prawda? Negocjujemy na początku wartość punktu. No i ta wysokość kontraktu, która nie pozostawia miejsca i rezerwy na już na nie na inwestycje, ale na remonty. Czyli skutki tych barier, które są ukryte i wmontowane, one są wmontowane celowo, bo narodowy prawnik jako monopolista podlega przede wszystkim prawu bankowemu i podlega kontroli przede wszystkim finansowej, czy wydaje prawidłowo publiczne pieniądze. Jeżeli ja na przykład składam zażalenie do funduszu, że odmówił zgody na bardzo drogie leczenie, to w ostatecznym już rozrachunku fundusz odpowiada nie, że ja się mylę w tym, że to jest najlepsze leczenie, tylko mówi, że ja się być może nie mylę, ale to leczenie może jest dobre, a nie będzie zrefundowane. Więc z tego względu część kosztów w ogóle nie może być rozliczona i to wymusza zadłużenie. Ponadto sposób raportowania, kodowania powoduje nadmierne, nie dające się już tolerować obciążenie personelu właśnie sprawozdawczością i rodzi zagrożenie dla bezpieczeństwa chorych, co twierdzą zgodnie zarówno lekarze, jak i pielęgniarki, które funkcjonują w tym systemie. Bardzo łatwo o błędy w tym systemie i w kodowaniu, raportowaniu. Błędy, które każdy może popełniać, ale tutaj jest, może być ich szczególnie dużo i to prowadzi do kar umownych i dalszego zadłużenia. System krępuje swobodę lekarza w wyborze metody leczenia z powodów, o których powiedziałem, i tworzy presję w kierunku selekcji procedur rentownych. To znaczy świetnie wychodzą ośrodki, nawet małe, które sprzedają mało kosztowne, ale dobrze dbane procedury. Czy ja widzę jakieś wyjście z tego? No ja osobiście to nie bardzo, bo się na tym nie znam, ale z tego co czytałem, no to zwiększenie stawki ubezpieczenia zdrowotnego co najmniej 1% rocznie byłoby konieczne, aby ożywić ten system i wzrost poziomu zasilania szpitali. Oparcie finansowania na planowaniu kosztów wynikających z rzeczywistej działalności, a nie w kontraktowaniu i limitach. No i także przybyłam się do tego, co panowie przedmówcy mówili, że no, dysponentem powinien być chyba ten, kto odpowiada, czyli samorząd. A w przypadku instytutów naukowych, naukowo-badawczy, no, organ założycielski, czyli na przykład w przypadku Centrum Onkologii Ministerstwa Zdrowia. To chyba na tym się zatrzymam. Dziękuję. Bardzo dziękuję profesor. Nie chciałbym zgadzać się rozmowy z naszym kolejnym wybitnym gościem, ale muszę poprosić o jedną krótką minutę na takie podsumowanie, bo nasz pierwszy gość mówił o tym, że jest jakiś taki pewien logiczny pułap, powyżej którego nie powinniśmy wydawać pieniędzy na ochronę służby zdrowia. Kolejny gość mówił o tym, że Polacy są skłonni wydawać coraz więcej na ochronę służby zdrowia, ale z własnej kieszeni. Pan profesor z jednej strony mówi, że trzeba ten 1% więcej płacić, prawda, bo te teatry w Polsce są bardzo małe, a z drugiej
Mówi pan, że nie ma woli politycznej na zmianę. Chciałbym się spytać krótko. Czy mamy jakąkolwiek szansę, czy jest jakieś okienko, które się otwiera, które dawało nadzieję, że cokolwiek u nas tutaj trzeba w Polsce może się zmienić, czy właściwie już powinniśmy liczyć na służbę zdrowia, przynajmniej to społeczne państwo, tylko leczyć, Polak leczy sam. To znaczy, ja właściwie mogę tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że w mojej ocenie specjalistyczna opieka szpitalna działa, funkcjonuje na granicy możliwości, a właściwie już poza, to znaczy kosztem długu nadmiaru pracy, którą wkłada. No i sądzę, że więcej już nie można dołożyć. Tak wspomniałem, zadłużenie jednostek stronie rośnie. Rozwiązaniem na pewno jest znaczy są różne rozwiązania. Jak wspomniał pan profesor w postaci zwiększenia składki ubezpieczenia zdrowotnego. Również ja bym raczej wszedł w inną stronę. Na pewno nikt nie mówi zwiększenia obciążeń fiskalnych, bo to wpływa na gospodarkę. Natomiast dla mnie takim najbardziej neutralnym rozwiązaniem fiskalnym może byłoby nie zwiększenie wysokości składki ubezpieczenia zdrowotnego, ale odpowiednia regulacja podatkiem akcyzowym, który również ma takie oddziaływanie prozdrowotne i mówi nie tylko o tych produktach, które już jest zamrożona akcyza, natomiast niektóre państwa idą w stronę nałożenia akcyzy na tak zwany junk food, czyli niezdrową żywność. Z tego również można wyciągnąć z systemu finansów publicznych dodatkowe środki, będzie to oddziaływać również prozdrowotnie. Pan profesor wspomniał o grupach interesu. Wykonalność różnych projektów politycznych jest z reguły warunkowana grą różnych interesariuszy i Polska jest złym przykładem. Jest przykładem kraju, który po pierwsze reformę zaczęto bardzo późno, czekam się to udało zaraz na początku lat 90. na fali entuzjazmu w ogóle zmian. I te reformy nigdy nie zostały dokończone, to co jest, to jest, tak jak powiedziałem, in between. I trudno powiedzieć, czy te zmiany, które w wielu krajach postkomunistycznych, o których ja mówiłem, zostały wprowadzone, tak jak choćby współpłacenie, co za tym idzie, rozwój dodatkowych ubezpieczeń itd. Czy to jest w Polsce możliwe? Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie dzisiaj. Bardzo panu dziękuję. Pan doktor Krzysztof Krajewski-Siuda, pan Maciej Jarkiewicz, pan profesor Jan Walewski. Bardzo panu dziękuję.